Ach, dobra. Ojej, no to teraz trzeba spukać wodę. Ups, dobrze, że nikogo nie ma. Spróbujemy zrobić tak. Chlap, 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 flash, 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 chlap, 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 flap, chlap. You picked the wrong house, fool! Jeszcze raz kibel zapchasz po prostu. Co? Co? Stefana, potrzeba! Transformers! I'm stuck, Stefan, I'm stuck! I'm stuck in toilet! I'm stuck! I'm stuck! A, spuszczają mnie! A! Słuchaj. Nie, nie słucham. Słuchawki mam. AirPodsy. Teraz nas stać. Mamy już ponad 150 tysięcy subskrypcji. Może jeszcze nie, ale jak wrzucimy, to może będzie. Cing, 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 cing. Cing, cing, cing. No dobra, no, słucham. Słyszę. Już. Słuchaj, słuchaj, kobieto. Żartowałam, jednak nie słyszę. Słuchaj, stara Ruro, gotuj ten obiad, tak? Ale spróbuj mi ugotować raz jeszcze tą zasraną hawajską. Pizza. To przysięgam, wsadzę ci ją w dupę. Nie ma. Masz mi ugotować normalny obiad. Mają być ziemniaki, ma być stek. Rozumiesz to? Schabowy chcę. Schabowy? Mój Boże, dobra, no to schabowy. Schabowy, powiedziałam schabowy. Na pewno to się przyda. Latający. Ja mam motywator tutaj. Ja mam odpowiedni motywator. Okej, babka, dobra, to jeszcze raz. Co masz ugotować? Dobra, patelnia. Schabowe, schabowe. Niech będą schabowe. O, mój Boże. Dobra. Jeszcze raz. Schabowe, schabowe, zrobię schabowe. Albo tako. No, pierdzielę to. Pierdzielę. No, nie, to ja było przypadkiem. Ja idę do siebie do pokoju, ja mam dość. A ty co podglądasz? Wziąłbyś mopa, pozamiatał. Pozamiatał mopem. Ty to już w ogóle po prostu na łeb upadłeś, od kiedy babka przyjechała, już dostałeś ataku psychicznego. Będziesz głodny, to sobie coś zjesz. O ty, o ty, bronią biologiczną do nas rzucasz? Wypadz ty. O, czekaj, łapie, łapie, jeszcze to zjem. Foxy, ej, słuchaj, jest sprawa. Maciek ostatnio zapchał ten kibel, a to jest nasz jedyny kibel, który mamy, bo nawpierdziałał się ostrego keczupu, więc mógłbyś zrobić pożytek i go przepchać tam, wiesz, łapkami, buzią, czym tam chcesz. Ale przecież to Maćka robota, tak jest z szczotką. Ja go mogę ewentualnie wziąć i tak do kibla wpychać, jak w szkole go pewnie wpychają. No i widzę, że się świetnie rozumiemy. To wołaj Maćka i przepychajcie kibelek. Ja idę Maciek. Do siebie. Maciek. Ja się pytam, gdzie Weronika? Gdzie jest Weronika? Ona mi zawsze pomagała. Jak normalnie cię z patelni wezmę? Jeśli jeszcze raz ją zamknąłeś w tej jebanej śmieciarce, jeszcze raz się dowiem, że ona była, utknęła w jebanej śmieciarce. Wcale mi nie szkoda. Maciek, co to za dźwięki? Szalikan, jest... problem mały, taki delikatny, taki malutki. Znowu zapchałeś kibel? No. Wołaj ja babkę. Tego przepychać nie będę. Wołaj babkę. Nie ma mnie! Pracuję! Rumba. Kibel się zapchał! Ogrzewam dom! Przestań znowu palić furasy i chodź tutaj do kibla. Babciu, dlaczego Weronisi walisz te plusiaczki? Podobno Weronisi już w tym domu nie będzie. Jak ją wrzuciłaś do ogniska razem z pluszakami, to się nie dziw. Mój! A bo w sumie jestem zadowolona z obecnej sytuacji. A nie, to Weronisi pokój. O, gry i zabawy. Ciumangi. Babka, chodź przepaść kibel. Musimy tutaj ten. Przecież macie tego małego, bierzecie go za giry i robicie. Co robimy? Mam powtórzyć? A Maciek robi... A wy robicie... Babcia pigułą chyba nie blała. Babciu, co ty tak patrzysz na tym suficie? Czy tam widzisz? O kurwa. To my sufit mamy? Jocie. A co tam widzisz, Szalikan? Bo tak jestem ciekawy. Świetliki.
Czy was popierdoli, bo ja po prostu patrzyłam, czy tam mucha siedzi. Ale idę czyścić kibel. No więc, kochani, witam. Mamy dzisiaj urządzenie specjalizujące się w czyszczenie toalet. Nazywa się... Urządzenie specjalizujące się w czyszczenie toalet. Bierzemy Maćka i mamy drugie urządzenie i wciska się. Babcie, co ty... Babcie, dobijacie? Szuruburu? Dobra, no i spuszczamy wodę. Żadna filozofia. O! O mój Boże! Całą głową weszłaś do kibla. Wspomnienia ze szkoły. Przy okazji fryzura jak ta lala. Foxy, ja jestem oburzony. Idę do siebie do pokoju i idę tam płakać w poduszkę, której nie mamy, bo nas nawet na to kurwa nie stać, więc idę tam sobie płakać teraz w tym momencie. This is my no-no Maciek zone, tak? Wypad. Co mi się wpieprzasz do mojego pokoju? Nie, ej, to nie, to jest godzina samotności Sharikana, tak? Teraz proszę wszystkich, żeby stąd wyszli, bo ja chcę być sam. Tak, było tak, tak pięknie w tym domu. Nie było babki tej k***a pizzy jebanej. Wszystko k***a słyszę! Zamknij dupę, to że mamy cienkie ściany nie znaczy, że musisz podsłuchiwać. Idź do piwnicy, pobaw się swoimi poduszkami. Babka najlepsza jest przez duże B. Gdyby ktoś tu był, kto by mnie mógł pocieszyć w tym momencie. Wszystko okej, Sharikan? No właśnie nie. Mój ulubiony szampon się skończył. Oj, znowu to samo. To jest ta woda gamingowa od tej sławnej streamerki. Kupiłem za $50 i się skończyła. Jak ja się teraz mam myć? Zawsze możemy załatwić Maciek Bathwater. Nie musisz się przejmować jakimiś butelkami od gamingowych dziewczyn. Słuchaj, mam dla ciebie ciekawą propozycję. No więc przeglądałem sobie ostatnio internet i... O, nie, nie namówisz mi znowu na kolejnego Bad Dragona. Nie. Oj, nie. Kurde. Nie, chciałem zaproponować wycieczkę. Na internecie ostatnio wszędzie wyskakują reklamy jakiejś dziwnej podróży, która jest za pół darmo, za jakiś krajów, gdzie można odpocząć i może chciałbyś sobie po prostu odpocząć. Tam pewnie będą mieli jakieś ciekawe szampony. Do Bieszczadów? Samolot do Bieszczad, tak dokładnie. Ile to kosztuje? Wypieprzamy stąd, jedziemy stąd, dawaj mi to. Dawaj mi to! No zobacz sobie sam, na necie jest. Babcia najlepsza jest przez duże B. Babka najlepsza jest przez duże B. Jedziemy na wakacje, a najlepsze w tym jest, że bierzemy babkę. Co? I macie rację. Ej, powiedz mi, że tam nie można brać kobiet ciężarnych babcia z dzieckami. Babcia najlepsza jest przez małe, przez duże B. Właśnie sprawa wygląda tak, że jak leci się z babką, to ma się tą zniżkę, że leci się prawie za darmo. Tylko trzeba lecieć z taką osobą niezdalną do samodzielnej egzystencji. Babka najlepsza jest przez duże B. Z emerytury nie płacę, bo o kurwa kibel. Która dupa się wysrała ostatnio u mnie. Co za patologię? Ja już widzę gadające kible, sedesy po korytarzu, że się przemieszczają. Ja mam schizofrenię po prostu. Jezus, za dużo Teamu Y oglądałem. Babka najlepsza jest przez duże Dobra, pokaż mi te gówno, te Bieszczady, co lecimy. No masz tutaj już włączone, no. Co to mi włączyłeś jakieś hentajce? No to nie jest chyba... Czy to są... Tak wyglądają Bieszczady? Tak. Kupuj bilety! Na co ty czekasz? Kupuj bilety! Już! Kupuj! Na cały rok! Karnet, ja tam jadę. Sam mogę nawet jechać. Ale ty masz kartę kredytową. Ty! A może skorzystamy z tego? Z paszportu Polsatu babki. Tam mają zniżki. Ty! A jakbyśmy sprzedali twoją nerkę? Babka najlepsza jest przez duże B. Babka najlepsza jest przez duże... Kurwa, znowu się otworzyły. Dobra, no to co, mamy kupione bilety, ale problem jest tego typu, że są tylko trzy miejsca. Więc NEDUE, no ty nie lecisz. Ja ci proponuję wycieczkę. Proponuję ci wycieczkę i nie chcesz lecieć ze mną. Czy to jest problem? Ale słuchaj, bo jest taka opcja, bo ktoś musi pilnować tego domu, żeby go ktoś nie zajumał, jak nas nie będzie. Chociaż nie wiem, czy wrócimy już z tych Bieszczad. Godzisz się? To jest dobra opcja chyba, nie? No dobrze. Musisz pilnować Weroniki, tak? W ogóle czemu je dalej trzymasz w piwnicy? Znalazłem nowy środek wychowawczy na Weronikę. Cześć, Weroniczka. Chcesz może zjeść bananka?
A więc nie chcesz, tak? Pobawimy się w płaską mordę. O, a na Maćka zadziała? Jemu też by się przydało. Jak na razie to jest testowany środek. Dobra, no to co, pakujemy się z rodziną? W sumie nie mamy nic do pakowania, bo i tak nie mamy ubrań ani nic takiego, więc po prostu idziemy i lecimy, nie? Juu! Jak to nie? Bierz piłkę, bierz okulary, bierz headset, trzeba zapieprzać. Zbieramy się wszyscy szybko, rodzinka. Otherline, przejdziemy Boeingiem 307, jeśli w ogóle tak jest. No, wspaniale, babka najlepsza jest przez duże B. Okej, okay, rodzinka, jesteśmy na miejscu, fantastycznie. Panie babka, że udało nam się znaleźć jakieś te walizki na lotnisku. Dokładnie, nawet kot załamałam. Tak, o! A ty Maciek co? Maciek, halo? Nie. Babka, jeszcze raz, nie? Kiźnieś mnie, to że żel odpowiadasz ty. Ty myślisz, że ile lazi mogę w łazience czekać na... Babka! Babka! Gdzie twoja walizka? Maciek, halo! Maciek, spójrz na mnie, jak do ciebie mówię! Skąd my te pieniądze zarobimy, ty dał mnie ty? Maciek, gdzie walizka? No dobra, nie ma Maćka, nie ma problemu. Ja tutaj Weroniszkę spakowałam. Dobrze, zrobiłeś z niej walizkę. Tak skurowała. Szalikan, tu jest za wąsko. Ta Weroniszka nie przyjedzie z nami. Gdzie jesteś, Macieju? Jest problem. Obijam się o krzesła. Gdzie jest Maciej? Będzie babką. Tutaj jest! Jak no się? Normalnie nie mogę, ja przechodzę. No. Tutaj cześć. Ona ci no, obracam. Się, no i obija mi się cały czas. Zostaw próbuję to. Weroniczkę zabrać. Lecimy dobra, sami tym samolotem, poczekamy. Zostajesz tu, Weroniczka, w klasie trzeciej. To jest ta wersja ekonomiczna po prostu, w bagażniku. No. Ja bym jednak pomyślała, żeby ją przerzucić do klasy pierwszej. Za okno. Ej, w ogóle fajny ten samolot, nie? Popatrz, takie czyste, ale widzę, że trochę tak pojechali po taniości, bo pasy bezpieczeństwa są namalowane kredkami, a nie prawdziwe. Ale walić, kto się zapina. Jak się zderzymy z ziemią, to pasy nam nie pomogą. Ja się zapinam ze Stefanem. Chodź, Macieju, siadamy w pierwszym rzędzie. W końcu wybuliliśmy trochę na tą klasę ekonomiczną. Ja myślę, że sobie tu usiądę. Halo, tutaj mają lepsze i nikogo nie ma. Maciuś, zajmij miejsce. Dziękuję, babciu. No to moje miejsce. Ja piję jak dama. No i teraz wyjdziesz. Nie dość, że na grubego, ty jeszcze na alkoholika. Wspaniale. Babka, nie przesadzasz? Mnie przeczyści po takiej ilości tej orężady z samolotu. Co to jest w ogóle? Smak gówna. Co? Chyba nie umiesz czytać po hebrajsku. To pisze wino lepsze niż wino. A czekaj, to chyba nie tak. Maciek ma... Downa. Kawusie? Ja z biedotą nie mogę rozmawiać. Ja muszę się skalibrować z siedzonkiem. Opa. Już? Dupsko skalibrowałeś z siedzeniem? Super, fajnie. No jak najbardziej. Co jest? Prostota. Chyba głupota. Halo, halo. Gdzie są jakieś dzwonki? O, mam jedzenie. Halo? Dzyń. Gdzie tu jest obsługa tego samolotu? Nie w piwo! Oho! Jakiś młody. Widzę, że sama obsługa już została zrobiona. Bardzo dobrze. Witamy na pokładzie naszego testowego samolotu Airlines 69. Dzisiaj będziemy lecieć w stronę Bieszczad. Oczywiście, mam nadzieję, że jest wam wygodnie. Jak widzicie, jak nigdy. Pasy są jakie są. Możecie je zapiąć, bądź też możecie zapiąć co innego. Ja tak czuję właśnie, że coś mnie zapina w tyłek i nie wiem, czy to te pasy, czy coś innego. Mówiłem, że to był mój fotel, to nie! Babka, czy ty zabrałeś latarkę z domu i ją tu wsadziłaś? Nie latarkę, taka podłużna ta. A może jednak to była... nie, wydaje mi się, że to był szampon. A! Proszę kontynuować swoją wypowiedź. No więc tak, proszę państwa, ten fotel akurat był mój, tak prawda, bo już coś tam jest. Natomiast jak chcesz, możesz tam siedzieć, kangurku. Nie ma żadnego problemu. What the fuck? Mam nadzieję, że jest wam wygodnie, oprócz ciebie, i że będzie wam miło się leciało naszymi tanimi liniami lotniczymi. Jak tanimi? Toż to pierwsza klasa to nasz fortunę kosztowało. 12,50 od miejsca? Toż to rozbój w biały dzień. Czy was k***a pojechało? Tyle pieniędzy na jakieś siedzenie i patrzenie się? Nie wiem, co tam jest normalnie. Ja rozumiem, jakby tam jakaś telewizja polska była, albo Stefan. Masz opieprzyć tego typa, że za dużo pieniędzy i mnie nie stać. Musieliśmy sprzedać babki zęby, żeby móc polecieć tutaj w Bieszczady. Ale ja są moje zęby, spyślemy właśnie. Babciu,
Proszę, napij się! Ceny tego lotu są wzięte przez nie widoki, które macie przez okno, natomiast widoki, które możecie mieć na przodzie. Co?! Ale to od was zależy. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, ja nie przyjdę. Dziękuję, miłego lotu. Nara! Jesteście gotowi? Już widzę Bieszczady tam, te jeziora, te górzyste tereny. Ale w Bieszczadach nie ma jezior. No bo przelatujemy przez inne tereny, ci normalnie nie mogę. Nie, Maciek, nie, Maciek, ty masz 12 lat, Maciek, nie. Daleko jeszcze. Obsługa, halo. Tak, coś nie bo, tak? Tak, wszystko halo. Jest. Dlaczego, o, dziękuję. Halo, dlaczego samolot stoi? Mi się wydaje, że to akurat nie samolot stoi, słodziaku. Ja nawet na to nie patrzę po prostu. I potem mają problem, że nikt z nami umów nie chce podpisywać. Maciek, jesteś po mojej stronie, rozumiesz to? Pompujemy cię do maksa, ale co zrobisz? No dobra, musiałem się wysrać przed ostatnim lotem. O, ciociujesz? Gabinia. Siadaj tutaj. Wielki ciemny. To jest dokładnie. Beka kuj. Dajesz, no. Jo. Łap za steli. Dokładnie, dobrze. Ciskaj wszystko, że się świeci. Dawaj tyle w lewo. W lewo razem. Tyle w prawo. Zajebiście. A teraz jeszcze można góra dół. Maciek? No? Co ty robisz za sterami? No tutaj, ten pan mi tutaj pozwolił. Siema! Jedziemy i flawo! Oj, chyba mamy problem. Się zapchał. Maciek? Co ty robisz? Maciek? Co zrobiłeś? Szalikan, bo nie chce się spłukać woda tutaj. Stoi cały czas i nie wiem, czy ręką mam to przepychać już, bo... To weź powąchaj. Nie! No Foxy, nie bądź taki, pomóż mi. Tak, babciu, tak, śmierdzi. Babciu. O, tak! Maciek! Przestań to ubijać! O nie! Właśnie upadła moja ulubiona butelka z żelem. I ja co ja teraz zrobię? What are you doing, step bro? I'm stuck! Oh, can I help you? Yes, come here. Oh my fucking god. Babka, otwieraj te drzwi. Nie, babka, nie mogę. Maciek, ja dopiero zaczynam. Nie, Maciek, nie. Maciek, tak, nie, tak. Nie. Rozkładam ręce, jestem samolotem. I wanna touch the sky. Ja też chcę, chłopaki, weźcie się tam wpuść. Co mam jeszcze, mam jeszcze zrobić, nie wiem. O, naslało mi się. Oj, nara.